Witajcie, bracia i siostry. Trochę późnawo, ale nagrywam taki, powiedzmy, nie wiem. Właściwie to nie wiem, czy to nagrywać. Miało być wstęp, bo wyciąłem 11 minut, żeby nie robić długo. Jakoś tam w sensownym zdaniu. Nie wiem, czy teraz 2-3 zdania chciałem dołożyć, ale to się na 2-3 nie skończy. Czy robić osobną wstawkę iluśminutową? Może wstawkę kilkuminutową. Słuchajcie, nie chcę jakby podzielić się. Nie chcę nic nikomu nadrzucać, ale powiem wam tak, żeby była świadomość, jakie są narzędzia wroga też. Internet, YouTube, algorytmy są, wszystko to jest w rękach wroga. Oczywiście są uniwersalne jakieś tam działania, ale nie da się zaprzeczyć. Można by, nie wiem, 2 godziny mógłbym wam tutaj mówić, jak to wszystko działa od podszewki, od strony duchowej. Powiem wam tylko dzisiaj, teraz na koniec dnia mojego, a jako początek do tego, co zaraz usłyszycie, jest walka duchowa. Jeśli jest kwestia przyłbicy, przyłbica chroni głowę, myśli. Mamy myśleć o tym, co w górze, nie o tym, co na dole, na ziemi. O tym, co w górze. Na ziemi jest szatan strącony. Jeśli ja dostaję linka, ja na takie rzeczy nie wchodzę. Ja nie wiem, kiedy ostatni raz na takie rzeczy wchodziłem. Wystarczył jeden link zapodany przez kogoś w tytule. Nawet teraz, jak to mówię, to algorytm, ponieważ kiedy zapuszcza się, żebyście wiedzieli, bracia i siostry, kiedy zapuszcza się film na YouTube'a, to cały tekst i dźwięk idzie przez super, mega, hiper komputery. To są, w głowie wam się nie mieści, jakie to są mózgi, w jakich nanosekundach operują. To jest za mało powiedziane, za mała cząstka nanosekunda. I mielą według głosu, według barwy głosu, według IP wszystkie słowa. Dlatego nie potrzebują waszych głosów, waszych nagrań, wszystkiego, dyspozycji werbalnych i tak dalej. I z około 7 miliardów głosów każdy jest unikatowy. Tak jak ponoć linie papilarne. Więc kiedy nagrywam się teraz i padają słowa o istotach, niekoniecznie pozaziemskich, właśnie o to chodzi, nie pozaziemskie, to są ziemskie. Szatan został strącony na ziemię, więc wszelkie duchowe istoty typu demony i takie inne rzeczy, to w powietrzu, ale to jest sfera druga. Ja teraz, kiedy to mówię, to muszę się oczyszczać, dlatego że po dostaniu tego linka jestem zasypywany z całego świata sugestiami i wszystko o świecie paranormalnym, o świecie zjawisk tych tutaj duchowych. Chcę, żebyście wiedzieli, że walczę o czystość myśli, dlatego że przez wiarę aktywujemy pewne wrota innej rzeczywistości. I musimy przez wiarę trzymać i uchwycić tej nadziei i Boga, Jezusa Chrystusa. Więc to jest takie ostrzeżenie, żebyście wiedzieli, że w czym macie udział, że jeśli krążą ostatnio wersety, że ktoś uświęca, niechaj się uświęca, to jest na inną debatę, bo siostra mi zapodała, jak się ma Rzymian 9... 18 do 22, 11. No tak jak przy krzyżowym złączeniu 18, 22 to jest 40, 11 i 9 to jest 20, połowa z 40, 40 to jest dobra liczba Boża. Połowa to jest część ziemska i część niebiańska, więc musimy zawsze podwójnie patrzeć na z perspektywy ludzkiej i z perspektywy, czyli ziemskiej, ludzkiej i niebiańskiej. To kiedyś wam może rozwinę. Natomiast no wracając tutaj do tego linka,
z tymi tematami o różnych tych rzeczach, to bardzo to zanieczyszcza ducha. I to jest jak ślady brudnych nóg, zabłoconych na czystej podłodze albo po deszczu, kiedy mój pies wchodzi na korytarz i na panelach zostawia mokre ślady. Więc trzeba tutaj się modlić. To jest w kontekście później na koniec też, co powiem, tego szatańskich, demonicznych rzeczy, które się ujawniają, będzie coraz gorzej, więc tym bardziej musimy się uchwycić nadziei, ufności. No właśnie, wyciąłem 11 minut, a tutaj się robi już 8, kochani. Kończę. I tak dużo już tego wszystkiego jest. Kończę. Kończę, zaczynam, wstęp, dziwnie tak trochę od tyłu. Kończę dzień, ale wrzucam to na początek. Słowa. Słowa nie tylko werbalne, ale też pisane. Kochani, oczyszczajmy się. Wysyłajcie mi wersety, wolę do zapytania i do rozważania. Ja już sam nie macie pojęcia, jak jestem odcięty od tych rzeczy na internecie. Naprawdę nie macie pojęcia względem tego, co ja zawsze robiłem. To teraz to jestem niemalże jak pustelnik niemalże. Oczywiście czasami coś sięgam, ale wierzcie mi, że Biblia jest dla mnie wystarczająca. Czasami słowniki, hebrajski, grecki. Mało już kogo słucham. Mało już kogo słucham. Zajmuję się dniem codziennym, bieżącym. Pan i tak daje światło, objawienie w słowie. Wystarczy mi. O świecie duchowym trochę wiem, aż za dużo, ale o Panu wciąż za mało, bo Jego chwale, Jego mocy, żebyśmy wiedzieli, jaki jest dział nasz, żebyśmy poznawali, żebyśmy rośli, żebyśmy byli podatni, posłuszni, tego nam potrzeba, żebyśmy zaczęli dziedziczyć to, co ma dla nas. Chwały nam brakuje. Jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Jak, ile mamy chwały? Ile odzyskujemy? Ile zyskujemy? Jest napisane, że Pan Duch wprowadza nas z chwały w chwałę. Tak to czyni Pan Duch. On nas wprowadza z etapu w etap w coraz większą chwałę. Pan nas strzeże. Pan nas strzeże. Czuwa nad nami Bóg. Czuwa nad nami Bóg. Nad swoją własnością. Pilnuje nas. Strzeże. Pan nas strzeże. Dwa wersety Piotra. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu. Dziedzictwo nieznikome, niezniszczalne, niepodlegające skażeniu, zniszczeniu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie jest zachowane w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, wiara w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywać różnorodnymi doświadczeniami, ażeby w takim celu, żeby wiara wasza była wypróbowana, cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Po to ta wiara będzie wypróbowana, że jest próbowana i ku chwale i czci. Będzie chwała i cześć, gdy się objawi, bo Pan zostanie nas wierzącymi. Po to są te próby, żeby była cenniejsza niż znikome złoto. Ale ku chwale i czci by się okazała ta wiara, że oczekujemy. Tylko czy zastanie Pan wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy zastanie nas tak czyniącymi? Czy zastanie wiarę w nas? Wiarę? Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Kiedy chodzimy w tym zbawieniu, to jest cel wiary. Chodźmy w tym zbawieniu każdego dnia. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz, kiedy ufamy Panu w tych różnych uciskach, zmartwieniach, w tym, co oglądamy, w prozie życia. To jest zbawienie naszej duszy, bo ufamy w dziedzictwo niezwiędnięte i dlatego, że jesteśmy odrodzeni ku nadziei żywej, ku nadziei żywej, ku dziedzictwu. Kierujemy nasz wzrok przez nadzieję żywą ku dziedzictwu. Dobra, bo jeszcze miałem jeden werset, już kończę. I teraz Jana pierwszy. A propos tego brudzenia się,
Ja się nie gniewam, kochani, ktokolwiek mi cokolwiek wysyła tam. Nie wiem, baczmy, badajmy. Ja tylko mówię, że muszę się oczyszczać, bo potem jestem zasypywany. Nie, nie wasza to wina nikogo pojedynczego. Chodzi o to, że algorytm potem dostajesz coś, tylko 2-3 słowa po polsku właśnie o to chodzi, ale też po angielsku, bo to już wszystko mnie atakuje z każdej strony, nie? Wszelka nieprawość, 1 Jana 5, 17. Wszelka nieprawość grzechem jest. Dotykałem się trochę różnych rzeczy, bo teraz wystarczy coś kliknąć, otworzyć. Chrześcijańskie opracowania, różne rzeczy. Miałem się też przygotować troszeczkę, żeby zweryfikować, ale już mam na tyle tej weryfikacji, że ja nawet tym zajmować się nie chcę, dlatego że jak trzeba będzie, to ja komu trzeba, to powiem. Natomiast mam nadzieję, że każdy chrześcijanin czy większość zdaje sobie sprawę z realności innych wymiarów, więc które się przenikają i przydostają na ten wymiar. Więc nie muszę pewnych rzeczy tłumaczyć. Ale nie mamy o tych rzeczach mówić. Mamy się trzymać światłego Boga, który jest światłością. Tylko Jego mamy się trzymać. Wszelka nieprawość grzechem jest, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go, Jezus Chrystus, i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Świat tkwi w złem. Świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, dał nam rozum. Ja nie wiem, czy wy to tak samo czytacie, czy wy to widzicie po prostu oczami ducha. Nie wiem, czy ja muszę to wszystko tłumaczyć. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, w Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jest tylko jeden Bóg, prawdziwy i życie wieczne. Życie wieczne. Szatan skończy w jeziorze ogniskim z tym raz ze śmiercią i z demonami. Jezus Chrystus jest życiem wiecznym, jest Panem. Panem panów i Królem królów. Jemu chwała i cześć na wieki wieków. Amen.